pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy przed rokiem, zaledwie tydzień po bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, gromadziliśmy się w tym samym miejscu, aby tradycyjnie oddać hołd żołnierzom niezłomnym. Ile było w nas wówczas smutku, bojaźni, niedowierzania i cisnących się na usta słów protestu. Zapartym tchem śledziliśmy doniesienia za naszej wschodniej granicy, zadając sobie dziesiątki pytań. Jak długo potrwa ta wojna? Czy Ukraina wytrzyma? A jeśli nie, to jak daleko sięgną imperialistyczne apetyty rosyjskiego najeźdźcy? Niektóre z tych pytań wciąż pozostają bez odpowiedzi. Ale jedno wiemy na pewno. Naród ukraiński postawił opór, którego Rosjanie się nie spodziewali. Każdego z 371 dni dzielnie walcząc o niepodległość swojego kraju, Europy i świata. W obliczu trwającej w Ukrainie wojny, przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nabrał wyjątkowego znaczenia. Oba wydarzenia połączyła wspólna idea walki o wolność, a my, pamiętając krwawą lekcję historii, doskonale wiemy, że kompromis z rosyjskim barbarzyńcą nie jest możliwy. Kiedy patrzymy na bohaterskie działania żołnierzy ukraińskich, zawodowych i ochotników, ich poświęcenie i oddanie, to co uczynili do naszej ojczyzny żołnierze niezłomni, jest jeszcze bliższe naszym sercom. Dziś zarówno jednym i drugim chcemy oddać hołd. Dziś zarówno za jednych i drugich chcemy się pomodlić. W sposób szczególny pamiętając o naszych szczecineckich żołnierzach niezłomnych. Marii Sosnowskiej i Kazimierzu Pieńkowskim, którzy odeszli od nas w ostatnich latach. Oboje w 2014 roku zostali oznaczeni przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Krzyża Niepodległości i zawsze, nie zważając na swój zaawansowany wiek, uczestniczyli w organizowanych przez nas uroczystościach. Po zakończonej II wojnie światowej wiele narodów odetchnęło z ulgą, że największy koszmar XX wieku właśnie się zakończył. Miało być już tylko lepiej. Odbudowa, rozwój, normalne życie bez bomb, milionów umęczonych i zabitych. Jednak nie dla wszystkich był to koniec. Dla nas, Polaków, życie pod sowieckim butem okazało się kolejnym koszmarem. Łapanki, pokazowe procesy, nieludzkie tortury w ubeckich katowniach, udręki, a wreszcie śmierć i bezimienne doły, to czekało biało-czerwonych bohaterów. Tak zginęli członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość razem ze swoim przywódcą, pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Tak zginął rotmistrz pułkownik Pilecki. Tak zginął generał Nil. Pułkownik Pilecki, przeżywszy piekło Auschwitz, tak skomentował, co zrobiono z nim w katowni ubeckiej. Ja już żyć nie mogę. Mnie wykończono. Bo Oświęcim to była igraszka. Szacuje się, że w tym okresie 44-63 ta druga konspiracja to około 120, nawet do 300 tysięcy osób, które działały zarówno w obszarze zorganizowanych brud bojowych, jak i tych wszystkich, którzy nie głosili się na to, aby ten zaproponowany ruski mir był u nas po 45 roku. Józef Franczak, ostatni żołnierz wyklęty, zginął w październiku 63 roku. I tak też określa się ten opór do roku 63. A też wydaje się, że ten opór żołnierzy wyklętych, ten opór wszystkich tych, którzy w tym okresie walczyli i chcieli i nie godzili się na to, co było związane z ruskim mirem, on pozwolił nam na to, że już 56 rok był pokazaniem, że nie o taki pokój, nie o taką wolność i nie o taką niepodległość nam w Polsce chodzi. Sądzę osobiście, uważam, że właśnie doświadczenie tych wszystkich i bohaterstwo tych wszystkich ludzi, którzy w tym okresie od 44 do 63 roku w sposób szczególny walczyli o to, aby Polska
ta polska wolność, ta polska niepodległość inaczej wyglądała, to pozwoliło na to, że było to podstawą do późniejszych ruchów wolnościowych, czy w 68, czy w 70, czy w 80 roku, i tak naprawdę wzory związane z tą niepodległością czerpali, wszyscy ludzie Solidarności czerpali właśnie z tych, którzy nawet wiedząc, że układy międzynarodowe umocowały nas w miejscu wtedy, w którym byliśmy, dają nam możliwość walczenia o tą wolność, ale w inny sposób. Wtedy w 1945 roku kraje, które wygrały II wojnę światową, pozostawiły Polskę, nie tylko Polskę, w objęciach Związku Radzieckiego. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób kraje demokratyczne, kraje europejskie podchodzą do tego, co jest związane z napaścią Rosji na Ukrainę, możemy mówić, że te złe przykłady, ta świadomość, że trzeba inaczej się zachować w skali krajów demokratycznych Zachodu, jest dzisiaj potrzebna właśnie naszym żołnierzom, naszym przyjaciołom z Ukrainy. I wtedy, w 1945 roku, i dzisiaj, ruski mir jest nam niepotrzebny. Nie tak czytamy wolność, nie tak czytamy pokój. Chwała żołnierzom niezłomnym. Marta Lewandowska, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szczecinku, w utworze Krystyny Śliwińskiej, Wyklęty. Zaszumiałaś, Polsko, biało-czerwonymi skrzydłami. Dumnym orłem zawisłaś tam, hen pod obłokami. Pieśń żołnierska, co czyn twych bohaterów sławi, odbiła się echem od morza, aż do Tater Grani. Co za siła jest w tobie, Polsko, ojczyzna moja, że wciąż uparcie i dumnie powstajesz ze swych kolan. Niejedną, bolesną i krwawą naznaczona blizną, gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, ojczyzny. Tylu mocarzy zdradziecko pognębić cię chciało, naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało. Rozrywali ci wstrzępy, bili, strzelali w tył głowy. Matka Boska Katyńska zna dobrze tę straszliwą opowieść. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa święte, sprawę świętą w sercu wyryte miała armia nazwana Wyklętą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie. Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie. Że trwali mężnie do końca na straży wolności, wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości. Wrzucono do dołów z wapnem, przysypano śmieciami. Opluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć. Dzisiaj po latach prawda spod ziemi wyziera. Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach. O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce. Że zachowali się jak trzeba, w naszych sercach, na zawsze. I niech Polska wciąż szumi biało-czerwonymi skrzydłami. Biały orzeł niech dumnie szybuje hen pod obłokami. Pieśń żołnierska, co czyn naszych bohaterów sławi, niech odbija się echem od morza aż do Tater Grani. Dziękuję. Widziałam ja orła na niebie, gdzie obok się biały kolebie. Do ludzi wołał, że wolność to słońce, że nie ma końca i nie wie, co wrze. Skrzydłami jak śniegi białymi, przez lądy szerokie tej ziemi, zataczał koła i wołał i śpiewał, i wolność w sercach zasiewał jak chleb.
Pamiętni na wszystko, co było, ogniska rozpalą i miłość. Przez góry, lądy, przez rzeki i morze, jak wolny orzeł popłynie nasz czas. Życie w obronie drogiej ojczyzny i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary naszej. O Boże, niech to ich poświęcenie poniesione w obronie wiary i ojczyzny wyjedna im wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z każdą chwilą
od nieba do ziemi. Niewiele nam przybyło swobodnej przestrzeni. Stanęły obok siebie o krok, dobro i zło. Nie umiesz ich rozdzielić. Yeah.